pragnieniem Pana Boga dziś jest, byśmy nie błąkali się po bezdrożach naszego życia bez pasterza. To On pragnie być dla nas dobrym pasterzem. W te wakacje byłem w Zakopanem. I pewnego dnia, kiedy wracałem z gór, już taki zmęczony, słyszałem w oddali dzwoneczki. I nagle zobaczyłem owce. Jedną, drugą, piątą, dziesiątą. I za góry morze owiec i pasterz. I to jego pytanie. Ile jest tych owiec? Ja mówię, że nie wiem, nie znam się na owcach. A on mówi, ale jak się panu wydaje? No mówię, sporo. No ale on się pyta, ile? No to tak rozglądam się, próbuję wzrokiem ogarnąć te owce na tej polanie. Jeszcze część tam za skarpy wychodzi. No mówię, nie wiem, 300, 500, on mówi mało. Ja mówię, to nie wiem, 600, on mówi mało. 800, mało. Mówi 1000. 1000 owiec. I kiedy tak zacząłem podchodzić do tych owiec, do niego, one zaczęły uciekać. I on mówi, one czują obcego. I się boją. Na jego głos przychodziły. Na mój uciekały. I tak sobie myślę, że właśnie Pan Jezus jest takim dobrym pasterzem, który zna nas po imieniu. I każdy z nas jest dla Niego jak ta owca. Nieważne, ile by było w stadzie, zna po imieniu. Ważne jest, byśmy my poznali głos naszego pasterza. Byśmy mu ufali. I byśmy zawsze podążali za nim. Tak jak te owce. Kiedy on się przesuwał, one za nim. Kiedy ja się przesuwałem, to one uciekały. Nie szły za mną, ale uciekały ode mnie. W stronę pasterza. Czy czujesz już, że nadchodzi dobry pasterz? Że za chwileczkę narodzi się Król królów i Pan panów. Dla Ciebie i dla mnie. Najważniejsze, żeby narodził się w naszych sercach i byśmy odważnie szli w nasz świat, aby o Nim głosić, aby dać świadectwo, że On jest dobrym pasterzem. Tak jak to czynił Jan Chrzciciel. Zawsze urzeka mnie jego postawa, pełna pokory. Bo Jan Chrzciciel, zauważcie, był zawsze drugim. Nigdy nie pierwszy. Nigdy nie przysłonił swoją osobą Chrystusa. Zawsze wskazywał na Niego. Jakie doświadczenie miłości musiał posiadać w swoim sercu Jan Chrzciciel, żeby mieć taką postawę. Zawsze drugi, zawsze w tle. I my też mamy być takimi apostołami Bożego miłosierdzia. Tak jak tego chciał nasz święty założyciel, święty Wincenty Palotti. Abyśmy byli apostołami Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Jesteśmy w sanktuarium Bożego miłosierdzia. Przez cały ten rok uczyłem się modlitwy apostoła Bożego miłosierdzia. Jak ona brzmi? Jezu, ufam Tobie. Nie sobie. Nie po mojemu. Ale tak jak Ty chcesz.